Hej, dzisiaj przesadzę sałatę łodygową do ziemi. Jeśli jesteś ciekawa, jak to się robi przy użyciu ściółki, to zapraszam. Najpierw kilka słów o samej sałacie, ponieważ jest dosyć ciekawa. Nie tworzy główek, tylko, tak jak nazwa wskazuje, liście rosną na długiej łodydze. Smakują dosłownie tak samo jak każda inna sałata, ale jej zaletą jest to, że ma bardzo małe wymagania, zawsze się udaje. A nasiona, które zbieram na koniec sezonu, wystarczy wrzucić do reklamówki na zimę, a potem wiosną w marcu. Całe zasuszone kwiatostany wrzucam do doniczki z ziemią i one sobie bezproblemowo wyrastają. Także mamy dzięki temu małe perpetuum mobile. Łodyga również jest jadalna, jednak nie próbowałem, bo mnie interesują przede wszystkim liście z tej rośliny. A liście nie stają się gorzkie, dopóki roślina nie zakwitnie, więc przez bardzo długi okres czasu mamy bardzo fajny surowiec. Jeśli natomiast chodzi o ściółkę, to ściółkę na początku przesadzania ściągam, żeby było klarownie, przesadzam roślinki, a potem obkładam delikatnie mniejszą ilością ściółki, żeby mi po prostu tych roślinek słoma nie zagłuszyła. Z czasem wiatr, ptaki i deszcze zrobią swoje i troszeczkę to rozgonią, natomiast po kilku dniach tej ściółki mogę spokojnie dołożyć. Dzięki temu rośliny będą zabezpieczone, ziemia nie będzie wysychać, a chwasty również nie będą się pojawiać. Same zalety. To tyle, dzięki za oglądanie.